Dzień dobry i otwieramy kolejną talię. Natomiast jest to karta 50, talia 52 kart z przesłaniami. Błogosławiony, święty podróżnik, podróżujący, tak bym to nazwała. Zobaczymy, co dokładnie kryje się w środku. Już otwieram. Brakowało mi takiej, wiecie, ja próbuję odchodzić, znaczy nie na siłę, tylko że po prostu te karty z przesłaniami anielskimi, one są fajne, ale jakby nie wyczerpują. Te karty, które mamy z przesłaniami, taką mam talię z kwiatami różnymi, też jest piękna, ale też wciąż nie wyczerpuje, więc pomyślałam sobie, że to jest dobry motyw. Słuchajcie, pięknie wydana, od razu Wam powiem. Piękny papier. W środku normalnie zwykły papier na zwykłym druku, ale tutaj wszystko się zgadza, jak to mawiają. I teraz tak, no oczywiście każda karta opisana standardowo. Więc nie wiem, czy będę Wam czytać. Nie sądzę, żebym miała w planach jakoś tak mocno się tego uczyć, ale jeśli intuicyjnie nie wyczuję, o co chodzi w przesłaniu, to będę Wam najwyżej czytać. Myślę, że nie ma w tym nic złego. O, wow, ale fajne karty. Słuchajcie, jakie fajne, naprawdę. Zobaczcie. Odbierz telefon, czas jest teraz. To jest ten czas. Super. Nie, idź dalej do przodu. Super. Bardzo fajne. Aha, zrób pierwszy krok. Zacznij teraz. Wow, jakie fajne karty. Naprawdę super. Wybierz swoją przyszłość, swój kierunek, tak? To, gdzie chcesz być, wszystko jest możliwe. Swoje powołanie. Oczyszczające wody, super. Wow. Czas na uzdrowienie. Medytację i odpuszczenie, tak? Super, super. Ufaj, że jest boski plan. Wow. Naprawdę piękne karty, słuchajcie, ale widzicie, nawet się podekscytowałam, ponieważ dawno nie widziałam takich fajnych kart, naprawdę z przesłaniami, i tak trochę zaryzykowałam, nie byłam pewna, co się za tym, nie byłam pewna, nie byłam przekonana, ale intuicja mi podpowiadała, że to może być dobry kierunek i się jej w ogóle nie żałuję. O, super, odkryj prawdę, odkrywasz prawdę. Super, oczyszczanie, tak? Entuzjazm, bardzo fajna talia. Bądź gotowy na nowe horyzonty. Wsparcie jest wokół ciebie. Zaczynasz nowy cykl, pierwsze światło. Zobaczcie, jaka piękna, jak piękna. Każdemu polecam, słuchajcie. Naprawdę, nie wiem. Nie, jakoś tak nie mogłam, nie kojarzę, nie wiem od jakiego czasu one są dostępne na rynku i tak dalej. Szczerze mówiąc, jak kupowałam te talie, które kupiłam wcześniej, pokazywałam to po prostu, no gdzieś tam Amazon mi automatycznie podpowiedział i to było fajne. Weź swój czas, pomału, nie śpiesz się. Wrota zwycięstwa. Bardzo fajna, bardzo pozytywna, słuchajcie, naprawdę. Nie straszy niczym. Wspaniała przygoda. Zaryzykuj. Bardzo fajna. Uziem się. Uziemiaj się. Impas. Nie wiem, co o niej sądzicie, ale zobaczcie, jest piękna. In the flow. O Jezu, jest super. Po prostu ja w ogóle tak kocham zimę. Wszystkie zimowe sprawy, zimowe klimaty związane z w ogóle świątecznym czasem, więc naprawdę super. Bardzo mi się to podoba. No tak, więc słuchajcie, piękna. Naprawdę piękna, piękna. Bardzo, naprawdę bardzo ładnie wydana, bardzo ładnie narysowana. Ilustracje są cudowne, współgrają z tym, co jest tutaj jakby przekazane. Muszę później więcej poczytać o autorce, bo tutaj na szybko czytam, że ona wydała 18 książek przetłumaczonych na 29 języków. Super. Wow, bardzo jestem zadowolona z tego wyboru. Pasja i przyjemność.
Jesteś chroniony. Super, naprawdę. Błogosławieństwo tęczy. Wow, bardzo fajnie. Nie będę Was zanudzać, natomiast ta talia bardzo mi się podoba. I nie zdziwcie się, jakby robić z niej dla Was czytania. Będę jej używać, że będę doczytywać coś z tego tu oto podręczniczka, bo tutaj jest bardzo hasłowo wszystko określone, więc wydaje mi się, że będziecie zainteresowani otrzymaniem większej, szerszej liczby informacji. Super. To jest na razie tyle. Pozdrawiam, dziękuję i do usłyszenia następnym razem.